czołem, kochani. Szczęść wam Boże. Czy po nawróceniu czeka nas kara za wcześniej popełnione grzechy? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. W tej historii pewien młodzieniec mieszkający z ojcem pewnego razu przyszedł do niego i poprosił, że jego tata, wielki gospodarz, to mógłby mu już teraz dać te swoje pół majątku, które on kiedyś dostanie przecież w spadku. No co tacie za różnica? Niech mu da. On to weźmie i po prostu pójdzie sobie własną drogą w życiu. Co się okazało? Ten nasz pragnący zwojować świat młody farmer ruszył swoją drogę. Postanowił zostać wielkim panem w wielkim mieście. Wszystko miało stać dla niego otworem. Miał przecież pieniądze i możliwości. Co się tak naprawdę wydarzyło, za bardzo nikt nie wie. Czy żył rozrzutnie, czy może nieumiejętnie, czy nie wiadomo. Wiadomo jest jednak co innego. Że przyszedł taki moment, że wszystko stracił, a w tej krainie nastał wielki głód. Chodził więc i szukał dla siebie czegokolwiek do pracy, by zarobić chociaż na jedzenie. Był już tak głodny i tak rozpaczliwie szukający pracy, że zatrudnił się jako świniopas. Ów gospodarz powiedział mu, że owszem, może tu pracować za jedzenie. Może zjeść nawet to, co jedzą świnie, ale pierw niech się świnie najedzą, a później to może być on. O tym, co dalej działo się z tym młodzieńcem, który trafił w końcu do świń, możemy usłyszeć w przypowieści Pana Jezusa, którą dla nas zapisał Święty Łukasz. Posłuchajcie. Wtedy zastanowił się i rzekł: ileż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znowu ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Oto Słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj możemy zobaczyć i przyjrzeć się temu, jak postępował ten syn, bohater z dzisiejszej przypowieści. Zaczęło się od tego, że usiadł i zaczął się zastanawiać nad tym, jak postępuje. Zaczął robić własny, porządny rachunek sumienia. Kiedy podsumował sobie to, co zrobił dobrze i to, co zrobił źle, zaczął w końcu żałować za swoje grzechy. Zaczął żałować, że zgrzeszył przeciw Bogu i przeciw własnemu ojcu. W końcu też postanowił poprawę. Zabrał się za MPP, czyli mocne postanowienie poprawy.
zapragnął zmienić całe swoje życie, ale mało. Postanowił, że wróci do swojego taty i wyzna przed nim to, co źle zrobił. Że, można tak powiedzieć, szczerze się przed nim wyspowiada. A gdy to się stało, postanowił też, że on odpracuje. Że może pracować nawet jako ten najbardziej mały służący u swojego ojca. Będzie po prostu robił zadośćuczynienie za swoje grzechy. Mógłby ktoś powiedzieć, to teraz go ojciec wykorzysta. Nic mylnego. Jego ojciec mu wszystko przebaczył, przyjął go z ogromną radością. Podobnie dzieje się z nami w sakramencie pokuty i pojednania. Wielu myśli sobie, że jak mam przyjść do konfesjonału, gdzie siedzi ksiądz, mam iść się wyspowiadać, to on będzie teraz na mnie krzyczał, że on tam tylko siedzi po to, żeby mi mówić to i tamto. To nieprawda. Często możemy czuć się skrępowani i bać się może nawet spowiedzi świętej. Możemy nawet czuć się zawstydzeni, ale nie oszukujmy się. Każde nasze przyjście do tego sakramentu to nasza osobista droga do kochającego Ojca, który chce nam przebaczać grzechy, który nam już te grzechy przebacza od razu, jak do Niego przychodzimy z żalem, z chęcią poprawy, z szczerym wyznaniem nich, bo On jest kochającym naszym Ojcem, a Jego Syn Jezus Chrystus już dawno za te grzechy umarł na krzyżu i dla nas zmartwychwstał. Wielu mogłoby pomyśleć, że nawrócić się to trzeba w dobrym momencie, bo czasem to już mogą być takie beznadziejne chwile, że tu już nic nie pomoże. Ale to nieprawda. Zobaczmy na mękę Pana Jezusa. Gdy wisiał na krzyżu, obok Niego powiesili dwóch łotrów. Wielu mówiło, że to było słuszne, że należała im się nawet tak wielka kara. Ale jeden z nich umiał poprosić Pana Jezusa, by przebaczył mu grzech. Były to ostatnie chwile jego życia, ale zapragnął się nawrócić do Chrystusa, oddać mu swoje serce, uwierzyć w Niego. Ktoś by pomyślał, że teraz to dopiero powinna zadziać się wielka kara. Oj nie, kochani. Tu wielu by byłoby zdziwiony. Bo właśnie on został pierwszym świętym. To właśnie mu Pan Jezus powiedział, że jeszcze dzisiaj będzie z nim w raju. Okej. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że nie należy bać się nawrócenia. Że nasz Bóg jest jak kochający ojciec, który czeka nawet na największych grzeszników ze swoim przebaczeniem i miłosierdziem. Przed nami też kolejny wielkanocny challenge. Czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela Letare. Niedziela, w której się cieszymy, że już niedługo będą święta wielkanocne. Tak więc przed wami niech będzie dzisiaj takie wesołe, radosne zadanie. Znajdźcie owies i zasadźcie go. Przygotujcie się w ten sposób na święta. Popatrzcie, jak ziarnko wrzucone potrafi wydać plon, kiedy obumiera. Przygotujcie się już teraz na święta, by później móc się cieszyć tym świeżym, radosnym, zielonym widokiem i by pamiętać, że każdy z nas, kiedy obumiera, nawracając się, wyrasta w świeżości i świętości. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie KPW. Dziękuję Wam. Napiszcie, czy udało Wam się zasadzić ten owies. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże.